sobota, 3 lutego 2024. Witamy Was z najbardziej znanego placu we Wiśle. Wisła Jawornik. To oczywiście nic innego jak stacja narciarsko. Suszów. Teraz długo mi to nie było. Drogi na wyżach. Dzisiaj może być trochę mnogo ludzi. Półmetek śląskich ferii. Troszkę tu trzeba dać pozór, żeby się nie kłócić. Jak to gadałem, kto rano wstaje, nigdy na uszczuć zostaje. Wyjeżdżamy już na wierch. Jak widzicie, ze śniegiem na skitury bardzo słabo. Niestety skitury się nie odzywają. A mogłyby, bo już są naprawione. Także no niestety nic nie wskazuje na poprawę sytuacji, wręcz przeciwnie, musi jeszcze pogorszyć. Góra stacji narciarskiej Soszów nadal nieczynno. Nic za to nie poradzimy. Półmetek śląskich ferii, pewnie ludzi będzie mnogo dzisiaj. No chyba, że zacznie loć, bo niestety takie prognozy są. Jutro jeszcze gorsza pogoda ma być. Jeszcze bardziej ma loć. Już przez cały dzień. Także nie wiem, czy skirajza jutro się odbędzie. Dzisiaj miała być kaindy skirajza, ale ze względu na te prognozy Soszów. Oczywiście Soszów to jest jedna z tych ulubionych moich stacji narciarskich, więc zapraszam wszystkich na Soszów. Myślę, że i gestor ośrodka też będzie zadowolony, że tak powiedziałem. Tak, przyjeżdżajcie na Soszów, nie tam żaden Szczyrk, tylko Soszów. Tutaj nie ma kolejek w Szczyrku, ośrodek wypasiony, ale kolejek w przydupy. Oczywiście mam zamiar się tam pojawić w tym sezonie, ale poza feriami. Dobra, nie gadamy, widzimy, że jest fajnie na Soszowie, więc za chwilę pierwsze moje zjazdy. I szósty.
pracuję z zawodu chyba. Ja nie mam informacji o zawodach. Ale to jest niedobre godziny, gdyby. Zauważyliście, ale przy zjeździe tą trasą, którą teraz żeś jechał, na końcu pojawił się taki płotek, który dość mocno ograniczał brawurę i bardzo dobrze. Z tym, że no tam potem się może zrobić ta koryna, taka dziura, to może być trochę niebezpieczne, ale to zmusi idiotów do wyhamowania. Rzeczywiście jest to bardzo dobry pomysł, żeby to ograniczyć i jest to naprawdę na wielki plus, także Soszów po raz kolejny punktuje. No to teraz jademy koło baru. Zresztą
dwa zdania, jak się dzisiaj jeździ. Słuchajcie, no jak na razie jest to fajnie zarasfaltowane, aczkolwiek no w miarę upływu czasu będzie się to pogarszać. Czym więcej ludzi, no to wiadomo, że pojawią się muldy i tego typu rzeczy. Jest miękko, jest, słuchajcie, jest 6 stopni na gradach, więc no nie spodziewajmy się tutaj jakichś rewelacji. No luty wito nas wiosną po prostu. A jeszcze ten deszcz zapowiadany to nie wróży nic dobrego. Temperatury mają być coraz to wyższe, jak na ten tydzień, który wy już macie za sobą, a ja przed sobą, bo wy oglądacie ten film w drugi weekend, w drugą sobotę lutego o 20:00. Taka jest premiera bynajmniej. A i tak to już zostanie, słuchajcie. Nie wiem, jak jeszcze to będzie wyglądało w sezonie rowerowym, ale myślę, że tak to zostawimy. Chociaż no w sobotę o 20:00, no to mało kto pewnie będzie oglądać, ale już w niedziela po rajdzie może ktoś obejrzy. Nie zmuszą w żadnym wypadku. Jeśli macie oglądać, macie mieć wybór między oglądaniem a rajzą, no to idźcie na rajza. Także ja zapraszam, rajzujcie, nie siedźcie przed telewizorem, nie siedźcie przed komputerem. Filmy oglądajcie wtedy, kiedy leje, kiedy jest fest, zła pogoda. A jeśli macie tylko chęć, warunki, to ruszcie dupę i jeździcie, rajzujcie, chodźcie po górach, właśnie tam, nie wiem, na roztomajte rajzy. Do tego was zachęcam. I oczywiście nie jest to żadny abloizm, bo mi zarzucili, że abloista jest. To nie jest tak. Słuchajcie, ja nigdy nie miał nic przeciwko roztomajtym ludziom. Nie jest to abloista. Tak jakoś małolata mi w internecie zarzuciła. Czy skąd wiem, że małolata? No to my, bo my doszli do tego. Słuchajcie, każdego hejtera się udaje złowić, także to nie jest tak, że w internetach są ludzie anonimowi. Napisała gówniara, bo tak to trzeba nazwać, że ja jestem abloista. No. Także trudno to skomentować, słuchajcie. Zachęcanie kogoś do aktywności to abloizm. Czyli wrogość do niepełnosprawnych osób. No, no puknij się w łeb, gówniaro. Tyle ci powiem. Słuchajcie, w lesie już zaczynają ptoki świrkać. A mamy 3 lutego. Czyżby wiosna? Za niedługo? No nieźle. No i słuchajcie, mamy raptem półmetek skrajcy. Niestety zaczyna nam loć. A co teraz będzie? Ojojoj. Ojojoj. Dobrze, deszczyk, deszczyk. I to dość mocno zaczyna. Się okazuje, że na razie nas ten deszcz no tak trochę popyrszczył i jest ginał, ok. Foto ja na Facebooka rowerowo na Czeski Świat. I
pysznymy ku aucie. Tam widzicie orczy, więc tak nie chodzi. Góra sosowa nie jest dostępna. Turyści, piesi chodzą tutaj. Manica polskie wszystko. Schronisko polskie. No, miejsce znane. Tutaj za tą tabulą, ten las, to już jest Republika Czesko. Nie będę wam za dużo godał, bo Sosów odwiedzę najczęściej. Więc możecie sobie inne filmy obejrzeć. Jeden wyciąg. Tatra Puma. Wszystkie zmarły. Zasuwa. A tu mamy też gastronomię. W której ja nigdy nie powiem. No sam mam jakieś 45 km do chałupy, więc nie ma też potrzeby. Chociaż powiem szczerze, że teraz a propos potrzeby, to wezwała mnie potrzeba, ale inna. Teraz mam to, że jak się przejeżdża, to jeszcze jest. Tu jest taki gimnazjum, stok do dziewczyn. Lalki. Tok jest mocny za mil do Waszyny. Taki szybki, mokry. No bo szybny. Nie ma zgoty, jak się omelam do dołu, ale już nogi dosują. Teraz to mają ten mil. Tu zaś dzisiaj nie jeździ. No to jest jedno takie łączne między trasami. Zatem w obcanych trasach kilka. Nie wiem, czy my jest zawyto już od wielu sezonów. Nie mam pojęcia, czy ma. Ciekawe, a jutro będę. Dzisiaj na szczęście ten deszcz nas tylko postracił. Jutro ma być gorsza pogoda. Ale jak nie będzie rano lowo o 6 czy 7, no to się wybiera na skirajza, jakby miał wzmocnić. To trzeba skirajzować. Mamy już luty. A prognozy nie są najlepsze. Trzeba się ruszać, zawsze warto ruszać. Dużo. Byleby tu to proszę. Ale wysoć.
ludzi dzisiaj nie było za dużo, słuchajcie, ja się przeliczył, rano już było sporo, potem jednak odpuścili. Pogoda wyszła. Niby by się jeszcze wyglebił. I widzicie, że mamy dojury. A to półmetek ferii wojewódzkich ziemskich. A więc nasi mają ciulate ferie. Wiosenne, jak zimowa. No nic, ten mało optymistyczny, a w tym tygodniu przyjdzie się. Widzę was.